To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj jestem z Natalką. Cześć. Cześć. Porozmawiamy o książce Banksy, Miś do kochania. Wydawnictwo Literatura. Książka pod patronatem w opisie PL. Tu dzieci mają głos. Miło cię widzieć. Ciebie też. No to fajnie. Słuchaj, opowiedz mi o tej książce. Miś do kochania. Kim jest Banksy? I jakie ma przygody może? Od tego zacznijmy. Banksy to jest taki miś, bardzo mały, który jest z mamusią na takiej wyspie, bardzo zimnej, bo to są polarne misie. I mama go uczy łowić ryby. Banksy się uczy. I przy okazji sobie poszli do domu. No i oni tak sobie, bo oni już umierali z głodu, że już dawno nic nie jedli i nagle zobaczyli ryby. No właśnie, zobaczyli stertę rybek, która była przy brzegu. I co się okazało? Że co to jest? Że to jest zasadzka. Zasadzka? Bo ludzie porwali mamę, a Banksy został sam. O kurczę, no to nieciekawie się zapowiada. Poznajemy misia Banksy'ego, kiedy z mamą, kiedy mama, tak jak mówisz, uczy go właśnie polować, zdobywać pożywienie, no i ten misiu zostaje sam. Jest smutek, jest tęsknota. Tak, i mama od razu do niego krzyczy, żeby on uciekał, bo ludzie są źli i że oni chcą coś na pewno z mamą zrobić, coś złego, bardzo. Aż w końcu miś tak się zmęczył, że usiadł sobie i po prostu zasnął. Właśnie, zasnął na krzej. Ta kra oderwana od stałego lądu dryfuje sobie po oceanie. No i to jest ten taki, to jest taka smutna część tej książki, bo ten miś zostaje sam, tęskni za tą mamą, nie wie, co się z nią stało. No przecież to tak jakby dziecko samo zostało, nie? Bez rodziców. To smutek jest, nie? I to jeszcze takie małe, że... Że ho-ho. Tak. No właśnie, no ale... Koniec końców znajdują go ludzie. Tak, ale Banksy przypomniał sobie, jak mama mówiła, że ludzie to są okropni i że oni chcą wszystko złe dla zwierząt. A ci ludzie, których poznał, którzy go, można powiedzieć, uratowali, są źli czy dobrzy? Oni akurat byli dobrzy. I oni go... Zatrzymali. Takie trzy bliźniaczki zatrzymały go. No właśnie, sprowadzają go do wioski, pokazują mu co i jak żyją, jak mieszkają. Książka ukazuje, że nie można osądzać wszystkich jednakowo, prawda? Tak. I ważne w życiu jest, żeby w sercu mieć bratnią duszę. Tak jest, w sercu obok siebie dokładnie kogoś, na kim możesz polegać. Tytułowy bohater przypomina mi trochę takiego misia Wojtka, który z armią Andersa przemierzał świat, bo również żył między ludźmi, z ludźmi. Może autor gdzieś tam się sugerował tą postacią naszego narodowego misia, że tak powiem. Słuchaj, co ten miś się uczy w tej wiosce? Czego on doświadcza tam? Doświadcza przyjaźni, miłości, że się nim opiekują, że go w ogóle przyjęli. A no właśnie, że jest takim, można by powiedzieć, członkiem ich społeczności, tej wioski się staje. Tak. I on za to, że... że oni go przygarnęli na bardzo długo, to on im się odwdzięcza, ale nie powiem już jak. No, to prawda.
W książce widzimy niezwykłą przemianę tego bohatera, naszego Banksiego, bo on jest taki z początku książki, jest taki nieporadny, taki ciapowaty, wpada do przerębla. Tak. Ale z czasem staje się odważnym miśkiem, odważnym zwierzakiem, pewnym siebie. Ta przemiana jest zauważalna. Bardzo jest. I on się też w tej wiosce bardzo dużo uczy, bo te bliźniaczki mu, jak mówisz, wszystko pokazują. Poznaje też zwyczaje ludzi. Właśnie. I to, co mówisz, ale też doświadcza pięknej przyjaźni, takiej jedności, bliskości z innymi, można powiedzieć, we wspólnocie. Bo to jest, ta wioska jest taką wspólnotą ludzi. Słuchaj, powiedz mi, bo książka porusza temat miłości, tęsknoty, przyjaźni, ale też właśnie samotności. Czy samotność to jest, jak ci się wydaje, taka pozytywna rzecz, czy raczej nie? Czy czułaś się kiedyś samotna na przykład? No nie, bo ja mam dużo rodzeństwa i oni w trudnych chwilach zawsze mnie wspierają. A widzisz, no to jesteś szczęściarą, muszę ci powiedzieć. I nie życzę ci, żebyś doświadczyła kiedyś w życiu samotności, bo nie jest to miłe uczucie, choć niekiedy bywa potrzebne, żeby się od innych odciąć, ale to porozmawiamy przy okazji może innych książek. Powiedz mi, Natalko, w środku książka dla mnie zrobiło wrażenie przepiękne, pastelowe, kolorowe, pełne humoru, ilustracje. Jak tobie się podobały? Mi się też bardzo podobają. I w tej wiosce jest bardzo śmiesznie. I w ogóle... A co jest najbardziej zabawnego? Że taki gościu znalazł sobie taki stary czajnik i on to uznaje za hełm, a wieczorem sobie na nim pani... Ktoś robi sobie na nim herbatkę na jego głowie. Czyli co? Autor tutaj pokazuje, że ma duże poczucie humoru. Tak jest. To wrażliwość dziecięcą potrafi pobudzić do fantazji. Słuchaj, Natalko, a powiedz mi cała opowieść. Czy ona czegoś cię nauczyła? Czy coś ci zostało w głowie może? Po wysłuchaniu tego opowiadania. Że warto być razem, warto mieć przyjaciół i w ogóle warto rozkładać swoją przyjaźń. Rozkładać? Tak. Na atomy. Okej. Tak, warto mieć przyjaciół. Bardzo mi się ta książka jako rodzicowi też podobała. Ma przekaz. Ma wszystko to, co jest dla dzieci potrzebne, czyli i wciągającą opowieść, i znakomite ilustracje, ale przede wszystkim morał, który jest tutaj no, nieodłącznym jakby atutem tej lektury. Czy poleciłabyś książkę? Ja bardzo polecam, bo to jest ucząca książka i bardzo śmiechowa i bardzo fajna. Mi też się bardzo podobała. Polecamy wszystkim dzieciakom, ich rodzicom. Dziękuję ci za wywiad, za twoje zdanie na ten temat. Proszę. Pa. Pa.